Takie cudo. Dzień dobry. Trochę to jest niepokojące. Nie było mnie dwa dni temu, ponieważ późno, dosyć późno wieczorem wróciłem. Stwierdziłem, że się szybko ogolę. Wziąłem w rękę brzytwę, czasnąłem się brzytwą, ponieważ już było naprawdę późno, a to był dwudniowy zarost, więc stwierdziłem się szybko ogolę brzytewką, a za dwa dni będę nagrywał golenie tąże maszynką, żeby golenie zrobić na dwudniowym zaroście. I stąd taka sytuacja. I co mam w ręku? W ręku mam maszynkę od Krzysztofa, nie z oryginalną rączką. Maszynka ta to jest The Enoch Razor. No wkurza mnie to, że taka jest luźna. Zobaczymy, bo nie montowałem jeszcze do niej żadnego ostrza. Myślę, że po zamontowaniu ostrza to nie będzie takie luźne, bo ona jest skręcona na maksa. Trzyczęściowa maszynka Single Edge na żyletki systemu Federal Discla, wykonana ze stali 316. Mówimy to o głowicę. Rączka również, ale niechcący Krzysiek spakował mi tą maszynkę z inną rączką przykręconą i jak wykorzystuję tą rączkę, którą wykorzystywałem do maszynki Start, czyli rączkę Icona. Kraj produkcji Chiny, design i obróbka finalna, USA, wykończenie, czyli wykończenie na finish, jest to wykończone szczotko, jako nie na super połys, tylko szczotkowane. Stal 316, też Wam powiedziałem. Sposób produkcji, wtryskiwanie, coś takiego. Nie znam się na tym. Wiem, że maszynka występowała w przedsprzedaży w tamtym roku, w 2019 roku, więc jest to świeżynka. Ale tak z ciekawości. Kształt tej maszynki, patrzcie tu, bardzo mi przypomina inną maszynkę, którą mam, Asylum RX. I nie wiem, wydaje mi się, że producent tejże chyba troszeczkę na tym Asylumie się wzorował. I miejmy nadzieję, że tak jest, ponieważ ten Asylum to jest bardzo sprytna maszynka, bardzo skuteczna, można powiedzieć agresywna, ale nie jakoś bardzo. Dla mnie w mojej skali 7-7,5 to jest max, więc mam nadzieję, że też tak będzie, że producent wzorując się, bo takie jest moje podejrzenie, na tej maszynce zrobił coś skutecznego z racji tego, że ostatnimi czasy miałem do czynienia z dwoma maszynkami współczesnymi. Single Edge na żyletki Federal Disclav i to była maszynka Generał najnowszy i Vector. No Generał mniej skuteczny od poprzednika i to dosyć, a Vector to w ogóle tak po dłuższym przemyśleniu stwierdzam, że to jest maszynka zrobiona specjalnie dla kobiet, żeby one też miały jakąś swoją maszynkę Single Edge na system Federal Disclav. No Vector to już poracha dla mnie, całkowita, niedogalająca mnie maszynka. Bardzo mało skuteczna, agresywności nie wspomnę, bo jej lubią bardziej, drudzy mi agresywne, ale bardzo, bardzo mało skuteczna maszynka dla mnie, więc Vector to już w ogóle było dla mnie potwierdzenie, że współczesne maszynki Single Edge no, są jednak robione znacznie łagodniejsze, a Vector też mówił. No chyba, że Vector to też miała być maszynka zrobiona dla początkujących golarzy, dla młodych chłopaków, którzy tam gdzieś mają po kilka paczków, którzy mogą się godzić raz na dwa tygodnie, bo tam zetną tego jednego dwa włoski. No ale mówię, też są i tacy, którym zarost rośnie słabiej, jest miękki, więc oni też chcą mieć, przypuśćmy, jakąś fajną maszynkę i Vector wizualnie, jakość wykonania, bardzo fajna maszynka. Ale tak jak mówię, tak sobie już potem na ten temat myślałem i stwierdziłem, że to jest maszynka dla kobiet. Ale to nie o tej maszynce. Dzisiaj właśnie o tym Enochu całym. Zwilżę twarz. Zamontuję do niej żyletkę. Dzisiaj nie używam pre-shave'a. Chcę na razie się oduczyć pre-shave'ów, żeby się do nich nie przyzwyczajać. Ja dokładnie jednego rodzaju pre-shave'a, czyli Phoenixa Cube. Na razie chcę się po prostu jak gdyby odzwyczaić, bo zauważyłem, że ostatnim czasem non-stop je używam i teraz stwierdziłem, że nie chcę ich używać. Bliżę twarz. Mydełko jakie użyję dzisiaj, to będzie Phoenix Formula CK6 i to będzie Alfin, coś takiego, Alfin, takie mydełko.
formularz CK6, mydełko przerzucone i wgniecione do michy, pędzelka, który będzie to mydełko miział, to będzie pędzelek SV. Już go tak troszeczkę wycisnę. Już próbujemy to mydełko, ręka mokra, próbujemy to, nie wiem, czy za bardzo tego pędzelka nie wycisłem, już próbujemy to mydełko wyrabiać. Więc tak jak mówię, dwa dni temu tak późno wróciłem, poczekajcie, sprawdzę, czy się nagrywa, bo to jest ważne, pierwsze golenie sprzętem, którego nie używałem i na który liczę. Jak zobaczyłem tak duże podobieństwo do Asylema, to no to mam nadzieję, że tak będzie. Więc mówię, wróciłem bardzo późno. No, a golenie miało być, więc myślę tak, no na drugi dzień ja bym się miał godzić na 3-dniowy zarost. Maszynkami się golę na 2-dniowy i taki chcę mieć pogląd na te maszynki, więc stwierdziłem, no trudno, ogolę się czym innym. Te 2 dni odpuszczę i będę czekał na to golenie tą maszynką od Krzyśka. Mam nadzieję, że Krzysiek nie zna mnie wściekły, bo się odesłanie tej maszynki jego troszeczkę odwlecze przez to. Nawet mu nic nie pisałem, żeby go nie denerwować, bo mówię, z drugiej strony też nie powiedział mi Mariusz, odsyłaj natychmiast, szybko się gol, ale ja nie chcę się, ja nie, jak mam coś pożyczonego, dodam łyżeczkę wody, jak mam coś pożyczonego, to chcę jak najszybciej z tego skorzystać, bo wiem, że korzystam z grzeczności darczyńcy, który mi to podarował na te moje takie goleniowe próbki, testy i chcę jak najszybciej to oddać, bo nie chcę przetrzymywać sprzętu, bo po co mam go przetrzymywać, jak mówię, nic to nie zmieni. Mnie 2 golenia wystarczają, żeby sobie wyrobić zdanie o danym sprzęcie, a z reguły to już po pierwszym goleniu wiem, co o tym sprzęcie czuję, bo jak mi za pierwszym razem nie siądzie, to już jakoś za drugim też nie chcę siąść. Dobrze, jeszcze raz widzę twarz. Wyciągamy jako jakieś ostrze. No i golimy się. I będę wiedział, co jest grane. Podchodzę nauczony doświadczeniem, że mam sobie podświadomie nie robić żadnych nadziei na temat sprzętów. No ale ten sprzęt jest bardzo podobny, więc mam nadzieję, że też w działaniu będzie, nawet jakby był mniej skuteczny, ale Asylem jest mocno skuteczny, więc myślę, że to będzie wystarczające. Niewiele ludzi ten sprzęt ma, jeżeli chodzi tutaj chyba o nasz polski rynek. Krzysztof go ma. Nie pytałem Krzysztofa, co sądzi o tej maszynce, czy jego zdaniem jest skuteczna, czy nie jest skuteczna. Nie chciałem też znać jego zdania, powiem szczerze, bo czasami jak się zna czyjeś zdanie, to człowiek też poniekąd tak troszeczkę się sugeruje czymś. Ja tutaj chcę zobaczyć, jak ja to odczuję, jak odczuję, tym bardziej, że moja maszynka to jest ta maszynka, albo ten rodzaj maszynki, który ja uwielbiam i na którym skończyłem taką super przygodę maszynkową, czyli maszynka SE na Oszcza Feder Artist Club. Więc nie ukrywam, chcę sam na świeżo poczuć tę maszynkę na twarzy i żeby mi się w głowie moja opinia o niej po prostu zrodziła, a nie żebym się opierał na czyichś po prostu informacjach, które mogłyby zaburzyć to moje myślenie. No powiem wam, mydełko się świetnie wyrobiło. Kilka poprawek estetycznych. Sięgam po ostrze i bierzemy. Oj Boże, dobrze. Wezmę ostrze gwardowskie, tyle że KAI. Ja lubiłem też ostrza z żyłkami. Wziąłbym niby Federa, powiedzcie mi jak on się nazywa, Softguarda, ale nie. Dzisiaj chcę wziąć to ostrze, które lubię, bardzo lubię, a na głowie to już w ogóle w szawetce uwielbiam je. A dzisiaj je zamontujemy. Najpierw to je wyciągnę, o, będę musiał sobie odznaczyć. Jest teraz 5, jeszcze 4 zostanie. Najpierw to ja wyciągnę z tego dyspensera i już. Kurde, balans, no jestem ciekawy.
Maszynka nawet się podobnie rozsuwa chyba. No, tak wygląda. Są tutaj takie trzy punkty, na których się maszynkę osadzi. No tak maszynka wygląda. Dosyć one takie płyciutkie są, powiem Wam szczerze. Mogły być ciut wyższe. No właśnie. Mogłyby być ciut wyższe, bo powiem Wam szczerze, że nie jest to proste, żeby tą żyletkę udało się. Kurde, powiem Wam, że pierwsza rzecz, która się rzuca mi w oczy. Poczekajcie, skręcę. O, już nie działa, już nie. To bardzo niewielka ekspozycja tej żyletki. Daleko jej do krawędzi grzebienia, grzebień zamknięty. A jeżeli chodzi o gab, odległość, to też niewielka. No, jestem ciekawy. Dobra, lecimy, bo szkoda czasu. Dosyć, powiem Wam, trudny kąt do uchwycenia. Tak na początku, jak przykładam, wypłukiwanie bezproblemowe. Jak przykładam tę maszynkę do twarzy, to nie mogę tak, nie słyszę, nie czuję, w ogóle tak słabo czuję ścinany zarost. Słyszę go, jak dobrze ten kąt ustawię, ale słabo. Oj, gównianie szyja. No, kurde. Ciężko mi tak kąt i powiem Wam, ten ścinany zarost. Oj, powiem Wam, szyja bardzo słabo. Masakrycznie słabo. Jeszcze, jeżeli chodzi o maszynkę Single Edge, to już w ogóle. Ja pierniczę. Super słabo. No nie wiem, dobra. Patrzymy, co się dzieje. Kurde, ciężko mi to wychwycić, ten kąt przyłożenia. Jeżeli chodzi o odczucia maszynki, to kurde, wydaje mi się bardzo łagodna. Ale ten kąt gubię i... Ale maszynka mi się... Choć pierwsze, wiecie, pierwsze przejście, wiecie, jakie ja mam. Ja zawsze mówię, że przy pierwszym przejściu słabo czuję maszynkę. No powiem Wam, jak na pierwsze przejście nie jest źle, jest gównianie. Nie wiem. No i trudno, bardzo nieduża tolerancja jest, żeby zgubić ten kąt przyłożenia. Bardzo taka... Powiem Wam na pewno co, przy pierwszym przyłożeniu tej maszynki nie było tego czegoś, że świetnie czuję. W ogóle słyszę niby ścinanie zarostu, ale nie czuję, żeby on się ścinał. Często tak wracam, to takie golenie robię takie... Takimi ciągle po... No strasznie mi się źle czuje tą maszynkę na twarzy. To znaczy, nie że mnie coś... Nie, bo ona jest łagodna dla mnie, ale to pierwsze przejście. Ale nie mogę jakoś kąta wychwycić i nie czuję ścinanego zarostu. Czuję, że ona chrobocze po zaroście, ale... Kurde, powiem Wam, bardzo dziwne. Nauczony doświadczeniem miałem się nie jarać i nie robić sobie w głowie jakichś już wcześniej wymyślonych rzeczy o sprzęcie, że się sugeruje, że podobna do tego Asylema. No szyja jest po prostu gównianie. Marnie, super marnie. Bardzo mało skutecznymi maszynkami. Szyję mam taką, jakbym się ogolił Single Edge wektorem. No kurde, dużo maszynek na zwykłe żyletki mi lepiej szyję dogalają, choć zawsze gównianie, ale ta to już mistrzostwo świata, jak się jest beznadziejnie. No dobra, płuczę twarz, no szczerze mówiąc, no spore rozczarowanie. No dobra, płuczę twarz. Jak to mówią, pierwszy promyk wiosny nie czyni. Miejmy taką nadzieję, że pierwszy promyk wiosny nie czyni, ale powiem Wam, noż
Noż dziadowsko. Ja wszystko rozumiem i powinienem bardziej to rozumieć, że producenci robią takie maszynki, na które jest zapotrzebowanie. Ale jakoś dojść to do mnie nie może. Noż kurde bez jaj. No. Każda maszynka praktycznie teraz są to maszynki z reguły łagodne i mało skuteczne, przynajmniej dla mnie. Więc fajnie by było, jakby raz na 15-20 maszynek powstawał jakiś sprzęt bardziej skuteczny, bardziej agresywny. Fakt, niby nie mam czego żałować, nie kupiłem tej maszynki, nie kupuję maszynek, ale kurde balans. Maszynka, która moim zdaniem jest, opiera się wizualnie na projekcie Asylema. Maszynki, która jest naprawdę mocno skuteczna. No to dla mnie to są jakieś czary z mleka. Dobra. Żebym nie wziął w rękę Asylema, chociaż jest bez żyletki. No ciężko ten kąt chwyc na początku jakoś mi ustawić, żeby mi ona jakoś się zaraz chwytała. Bardzo nieduża tolerancja. Zobaczymy teraz podwóz na szyi. Tak powoli staram się, ale nie, no idzie dobrze, płynnie dosyć. Może tak. No coś tam chwyciła. Ale powiem wam. No idzie fajnie. Idzie płynnie, to zaraz mi. No znacznie lepiej, ale po pierwszym przejściu rewelacji też nie ma. No jest lepiej. No nic, będzie jeszcze trzecie przejście po szyi. Jest lepiej, ale tak jak mówię, rewelacji nie ma. Jak? Jak na maszynkę Single Edge, to mówiąc, rewelacji nie ma, to jest cienko, to jest słabo, a nie rewelacji nie ma. No słabo jest, nawet teraz po drugim przejściu. Rozczarowany jestem. A nawet wkurzony. Nie wiem, chyba że po trzecim przejściu stanie się jakiś cud. Chyba że po trzecim przejściu stanie się jakiś cud. To może wtedy zmienię zdanie. Co do agresywności lub łagodności. Daję tej maszynce 4,5. Ona nawet nie jest na końcu listy tych łagodnych. To jest naprawdę... Dla mnie to jest super łagodność. Jak do 5 mam tą skalę łagodności, to tej daję 4,5. Dla mnie to jest łagodna maszynka. Naprawdę łagodna maszynka. Teraz przy drugim przejściu. Zobaczymy, co się stanie przy trzecim. Na razie to jest 4,5. Kurde, ile już tu robię poprawek, żeby... Nie, no odczucia na twarzy. Bardzo łagodna. Mało skuteczna. Zobaczę, teraz puczę twarz.
No nie ma rewelacji. Powiem Wam, to będzie gdzieś taki odpowiednik moim zdaniem na chwilę obecną. Zobaczymy, jak będzie po przejściach właśnie generała najnowszego. Nie pamiętam, jaki ten generał był, ale chyba też był łagodny. Ta jest bardzo łagodna. Naprawdę bardzo łagodna. Myślę, że dla ludzi, którzy szukają łagodnej maszynki, to ta by im spasowała. Bo naprawdę widzę, że tych maszynek SE na łagodnych pojawiło się teraz ostatnio sporo. Ta jest bardzo łagodna. Skuteczność, a po drugim przejściu marna. Taki odpowiednik generała SE. Takie moje zdanie. Generała tego najnowszego właśnie, co tu miałem. Ciężko mi ten kąt utrzymać tej maszynki, żebym czuł, żeby mi ten zarost chwytała. Ogólnie, jak mi ta maszynka ten zarost tnie, to ja tego praktycznie nie czuję. Ja słyszę, ale nie mam takiego czucia, że ten zarost znika pod tą maszynką, wiecie? To jest takie dziwne, to jest takie... Bardzo dziwne to jest. Wręcz nie. Teraz przy drugim przejściu, przy trzecim przejściu nie chcę tej maszynki znać, bo znowu mnie zawiodła. Nie mogłem od niej nic wiele wymagać, ale tak szczerze mówiąc nie byłaby to moja maszynka, gdybym się golił maszynkami, zobaczę, co się stanie po trzecim przejściu. No to powiem Wam. Szyja marnie. Kurde. Miejsca, których nie muszę poprawiać, tą maszynką muszę. No dużo poprawek. Jedynym plusem to, że ona jest bardzo łagodna. Zobaczymy, czy mi wyjdą podrażnienia. Już tu i tu widzę, że od tego wiecznego machania coś się zaczerwieniło. Zaraz czuję w tych miejscach, co go często czuję. Nie chcę już poprawiać więcej, bo nie chcę się podrażnić. No jestem w tych miejscach dosłownie niedogolony i to z pełną świadomością czuję. Czuję to. Dobra, odpuszczam te miejsca. Ja pierniczę. No nie, no proszę Państwa. Nie dla mnie sprzęt. Sprzęt dla ludzi, którzy chcą korzystać z delikatnych maszynek. Delikatne maszynki są dla nich wystarczające. Ja nie mogę tu policzków dogolić. Więc to jest już, aż mi się wierzyć nie chce, że tyle, nie robię już nawet poprawek, szkoda mi po prostu twarzy. One jest mniej, teraz widzę, mniej będzie skuteczna od najnowszego generała, nieco więcej skuteczna od Wektora, ale niewiele więcej, niewiele więcej, naprawdę. Jaja. Nowa żyletka.
wszystko idzie płynnie, nic nie szarpie. Czyli na skuteczność żyletki nie ma co narzekać. Zresztą w tych żyletkach to nigdy mi się nie zdarzyło, żebym wyciągnął, a troszkę tych żyletek przerobiłem. Ja pieprzę. Nigdy mi się w tych żyletkach nie zdarzyło, żebym wyciągnął. Robię takie poprawki, jakbym się golił naprawdę, nie wiem. Odpuszczam, ja pierniczę. Nie, jeszcze chwila. Odpuszczam. Odpuszczam, puszczę twarz zimną wodą. No. Nie. Po tym pierwszym goleniu, Jezu, w ogóle do tego stopnia, że nie chcę się mi golić drugi raz tą maszynką. Naprawdę, to są po prostu czary z mleka. Czary z mleka. Dobra, puczemy twarz. Tyle poprawek, co dzisiaj robiłem, już nie pamiętam, kiedy tyle poprawek robiłem, naprawdę. Jaja. No, rozczarowanie, z mojej strony duże rozczarowanie. I to jest właśnie to, w przypadku golenia się maszynkami możemy się naprawdę mocno rozczarować. Różne mogą być to czucia. W przypadku golenia się brzytwami nie ma takiej opcji. Jak jest brzytwa dobrze naoszczona, możemy ją troszkę inaczej czuć na twarzy, bo w zależności jaki mamy szlif, jaki jest ciężar brzytwy, ale nie ma opcji, żeby się nie dogolić, czy to szabetką. Ale w przypadku maszynek, no to są jaja. Czuję zarost. I to nie wąsko. Po całości, jeżeli chodzi tu o żuchwę, no tutaj na dole. No powiem tak, dla mnie po pierwszym przejściu, tak jak powiedziałem, ciężko mi wychwycić ten kąt, bardzo nieduża, bardzo mała tolerancja na, przypuśćmy, na utrzymanie tej żyletki przy twarzy. Po prostu lekko zmieniamy kąt i ta żyletka moim zdaniem przestaje nam ścinać zarost. Może to jest ta maszynka, której trzeba się długo uczyć. Ale kurde, balans, no. Bardzo delikatna, na twarzy jako maszynka sobie płynie. Słyszę ścinany zarost, ale nie czuję tego ścinanego zarostu. To jest takie specyficzne czucie, że wiemy, że ten zarost ginie pod tą maszynką czy pod tym ostrzem. Bardzo dużo poprawek. Tu zarost czuję. Gdzieś nawet chyba tu. Skuteczność ciut chyba jeszcze słabsza będzie od generała najnowszego stalowego. Ciut lepsza od Wektora, ale tak niewiele. No powiem szczerze, tak, maszynka dla, może być to też maszynka dla początkujących, którzy boją się agresywnych maszynek. Maszynka dla ludzi, którzy używają stricte łagodnych maszynek, takich naprawdę łagodnych. Maszynka dla ludzi, którzy nie potrzebują skutecznych, jakichś agresywniejszych maszynek, bo z łagodnymi sobie dają radę, którzy mogą się ogolić z włosem i są ogoleni. Tego rodzaju maszynka. Takie jest dla mnie odczucie po pierwszym użyciu. Dla mnie ta maszynka nie ma racji bytu. Dla mnie. Nie goliłbym się tą maszynką. Już po tym pierwszym goleniu nie goliłbym się nią. Naprawdę. Przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem, a ktoś ma tą maszynkę. Nie jest to moim celem. Mówię tylko sobie. Mnie ta maszynka... Nie, że nie siadła. Mnie ta maszynka zraziła do siebie. Tak, zbyt wielkie pokładałem w niej nadzieje. Bo patrzyłem, bo podobna do Asylema. Na początku filmu powiedziałem, no dobra, nie musi być taka jak Asylem, ale jak będzie
nieco mniej skuteczna, to i tak będzie bardzo dobrze. Ona koło Asylema nie powinna nawet stać. Skuteczność Asylema a jej to jest tak, jakbym wsadził do delikatnej maszynki żyletkę, ogolił się, a do Asylema w ogóle bym nie wsadził. No to właśnie, to ona tak się ma do Asylema. Asylemem jak się gole, to jest muto, nie ma poprawek. A tą? No nie, Bond, dzisiaj Speedmaster. Dzisiaj Speedmaster. Powiem wam, praktycznie twarz mnie w ogóle nic prawie nie czuję. Czyli nawet mnie chyba nie podrażniła frania. Zaraz czuję, tak? Czuję. Nawet jak spłuknąłem zimną wodą. Tak czuję go. Więc taka sytuacja. No jakoś podrażnienia nawet nie wyskoczyły. Dobrze, że dzisiaj był dzień wolny od roweru, bo bym miał pewnie sypki i mogłoby się skończyć tym, żebym gdzieś je podrażnił. Ale podrażnie żadnych by nie zrobiła. Co potwierdza to, że to jest bardzo łagodna maszynka. I dla ludzi szukających bardzo łagodnej maszynki wydaje mi się, że powinni być zadowoleni. Powinni być, bo to jest moje odczucie. Będę miał drugie golenie tą maszynką i stwierdzę, czy moje zdanie się zmieniło, czy nie. Ale nie sądzę, kurde, balans. Ciężka w chwyceniu kąta, przynajmniej na moim zaroście, jak go chwycimy, to bardzo niewielki ruch potrafi już nam po prostu to ścinanie zarostu odciąć. Więc trzeba precyzyjnie nie utrzymywać ten kąt, bo nie ma jakiegoś dużego marginesu, gdzie możemy ten kąt zmniejszać, powiększać. Jakość wykonania tej głowiczki no nie należy do rewelacyjnych. Nie należy do rewelacyjnych, a choćby nawet to, bez żyletki ona po prostu nam gra. Bond fresh, bo zielony kolor, tak jak Speedmaster, i myślałem, że to też tak będzie, a to jest fresh. A w sklepie nie widziałem nigdy tego Speedmastera, na Allegro gdzieś można ponoć dostać, ale specjalnie też zanim nie gdzieś tam nie chodziłem, przy okazji, bym coś kupował na Allegro i ktoś by go miał w sprzedaży, to wtedy sobie wezmę, a tak to mówię. Więc nie te same zapachy na pewno. No powiem tak, ja pierniczę, jak teraz tutaj kładę ten balsam, to czuję. Nawet nie wiem, czy tu nie czuję. No słaba jest, jeżeli chodzi o skuteczność. Bardzo słaba dla mnie. Bo mówię, to jest moje odczucie. Ja nie neguję i też zdaję sobie sprawę, że po to takie maszynki są produkowane, bez na nie zbyt. I takich ludzi, którzy potrzebują dużo bardziej agresywnego sprzętu, jest znacznie mniej od tych ludzi, którym wystarcza taki sprzęt. I zdaję sobie sprawę, tylko kurde balans, no patrząc na to i patrząc na Asylema, to są dla mnie takie podobne kurde maszynki, że powiedziałbym, że myślałbym, że ich skuteczność, ich praca, ich agresywność czy łagodność będzie zbliżona. Tu jest całkiem co innego, całkiem co innego. Więc mówię, no jestem po goleniu. Nie. Nie wziąłbym tej maszynki, nie było tego czegoś od pierwszego razu. Im dalej w las, tym bardziej byłem zniechęcony do tej maszynki i na chwilę obecną jestem zniechęcony do tej maszynki. Nie powinienem tego tak przeżywać, bo przecież nie jestem żadnym maszynkowcem, ani żadnym... Jestem inaczej. Nie jestem maszynkowcem, któremu zależy na maszynkach, więc nie powinienem tego przeżywać, ale jestem pasjonatą, który uwielbia maszynki, brzytwy, szawetki. Wybieram szawetkę, wybieram brzytwę, maszynki na końcu i każdym z tych narzędzi lubię się golić, a najbardziej wybieram to, co lubię najbardziej. Jeden lubi kotlety, drugi lubi, nie wiem, golonkę, ale jedno i drugie zjedzą, ale ten woli to, a ten woli to. Ja wolę brzytwy, ja wolę szawetki. Maszynki też lubię, ale tej maszynki bym nie kupił w życiu, nawet gdybym tylko się golił maszynkami, a przynajmniej po tym pierwszym goleniu, a nawet do tego stopnia, że po tym pierwszym goleniu w ogóle bym już drugiego golenia nie chciał robić. To jest moje zdanie i broń Boże, nigdy nie chcę nikogo zniechęcać do tej maszynki, bo są ludzie, którzy, powtarzam, lubią łagodne sprzęty, im wystarczają łagodne sprzęty i mogą być z tej maszynki zachwyceni. No ja nie jestem, ja nawet nie jestem rozczarowany, jestem zły i ta maszynka mnie wpitoliła i tyle mam do powiedzenia i chcę w to wierzyć, że może za drugim razem być inaczej, ale myśląc realnie i znając już kilka
i już goląc się wielokrotnie, wiem, że na pewno inaczej nie będzie. Nie będzie inaczej, więc jakichś wielkich sobie nadziei nie robię. Tyle z mojej strony. Przepraszam wszystkich, których uraziłem, jeżeli tak ostro o tej maszynce powiedziałem, ale szczerze wzbudziła ta maszynka we mnie mocne emocje. Mocne emocje, bo jej wygląd niczym mi nie mówił, że będzie aż tak słabo dla mnie, bo dla innych mówię, może być bardzo dobrze. Więc tyle, więc mamy niedzielę, godzina 18 dochodzi, jutro praca, ci co pracują zdalnie, no to praca w domu, ci co wjeżdżają do pracy, wychodzą, no to na zewnątrz, ja jestem z tych, co wychodzą do pracy, więc zaczyna się tydzień, zaczyna się koniec miesiąca, więc będę mocno sfokusowany na pracy zawodowej, ale za dwa dni, choćby nie wiem, co się działo, choćbym, nie wiem, dłużej się zasiedział w pracy, miał golić się o 22 czy 23, ogolę się, żeby te dwa dni było dzień po dniu, żeby miał swoje zdanie. No i tyle. Wam bardzo dziękuję oczywiście za to, że chciało się Wam luknąć na to moje golenie. No już jest, już tyle marudziłem, że dawno tak długo nie marudziłem, że już pasuje kończyć. Zapraszam oczywiście Was wszystkich na forum Brzytwo.org. Dziękuję Krzysiu Tobie, Krzysztof KFGZ za pożyczenie maszynki. Jeżeli komuś się chce tutaj do mnie wejść i oglądać, zobaczyć, również do siebie zapraszam. I tyle. Teraz się żegnam. Miłego wieczoru życzę. Znośnego tygodnia. Do widzenia. Lufa strzała. Hej, cześć.